Witajcie kochani w kolejną sobotę Wielkiego Postu. Dzisiaj zatrzymujemy się przy fragmencie z Ewangelii według świętego Jana. Fragmencie bardzo trudnym, bardzo smutnym. Posłuchajmy. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim, i tam przebywał ze swoimi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: cóż wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Uczestniczymy dzisiaj w strasznym fragmencie, momencie w życiu Pana Jezusa. Można powiedzieć ścigany, śledzony. Ludzie nastawiani przeciwko Niemu mają donosić, gdzie On jest, aby móc Go pojmać. Chcemy stawać dzisiaj razem przy Panu Jezusie i prosić Go o łaskę oczyszczenia naszych serc. Każdy z nas doświadcza też zatruwania, trucizną osądów, trucizną prześladowania drugiego człowieka. Chcemy prosić dzisiaj razem w tej modlitwie o to, aby Jezus ustrzegł nasze serca od jadu, od trucizny, aby nasze serca były wolne, abyśmy potrafili kochać. Prośmy o to Jezusa cierpiącego, odrzuconego. Niech On oczyszcza nasze serca. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Życzymy tym wszystkim, którzy oglądają nas, a nie mają odwagi, by pójść do spowiedzi, abyście przełamali. Modliliśmy się za Was przed nagraniem, abyście poszli do spowiedzi, abyście się pojednali z Panem Bogiem. I zapraszam jeszcze do teledysku Broń serca mego. Panie Jezu, broń naszych serc przed jadem i trucizną ludzi przewrotnych i złośliwych. Do zobaczenia.